Cześć, witajcie, ja jestem Anti, a wy jesteście na kanale Anti.pj.k. W poprzednim odcinku pochowaliśmy nasze siostry. W tym udajemy się z naszym przyjacielem, wampirem, w poszukiwaniu korzeni mandragory. Mamy już pełen sprzęt, rękawice i maskę do zbierania mandragory, także nie powinno nam się nic tutaj złego wydarzyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, ty ziomeczku. Przerażająco to wyglądało. Myślałem, że jakiś stwór. Jeszcze jeden korzonek. A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. Zaraza. Gdzie ty się podziałeś? Regis! Myślę, że możemy sobie już założyć nasz ekwipunek z powrotem. Zrobiłem, co musiałem zrobić. Czyli walczymy z Bruksą. Ziomek se radzi z nimi. Dużo lepiej niż my. Bruksy nazwał cię zdrajcą. Cóż, wampirzy kodeks honorowy jest bardzo prosty, wręcz trywialny. Albo jesteś z nimi bezwzględnie w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, albo... Nie odpuszczą ci. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie dla mnie obowiązuje jeszcze inna zasada, niepisana i równie trywialna, co ta pierwsza. Można ją zgrabnie zawrzeć w powiedzonku, co z oczu, to z serca. Dlatego odjeżdżam z Toussaint, pewnie na długo. Rozumiem. Wróćmy do ogniska. Mam ochotę napić się jeszcze trochę. Troszkę smutno. Niebywały bukiet, łagodne rozwinięcie i zaskakujący finisz. Nie sądzisz? Niespecjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. A tak na marginesie, zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce, obok łóżka. Dziękuję. A co to takiego? Drobiazg. Sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek?
i poświęcisz się pielęgnacji winorośli? Nie. Takie życie to nie dla mnie. Może i wpadnę tam raz na jakiś czas, żeby przezimować i napić się wina. Ale muszę zostać na szlaku. Nikt mnie nie pytał, czy chcę zostać wiedźminem. Ale będę nim do końca życia. Nie mogę tak po prostu zasiąść przy kominku i udawać kogoś innego niż jestem. Poza tym na świecie jest jeszcze sporo roboty dla mnie. Góle same się nie pozabijają. Zabawne, że za każdym razem, kiedy się spotykamy, dzieje się coś wstrząsającego. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgefortza. Tak. Choć akurat epizodu z Wilgefortzem nie wspominam najlepiej. A z tego, co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilgefortzem. Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Wiesz już, dokąd zamierzasz odjechać? Dystans ma duże znaczenie. Myślałem o południu. Nilfgaard. A czemu nie? Nilfgaardczycy to nowoczesne społeczeństwo. Nikt już tam nie wierzy w wampiry. To może być bardzo przydatne dla zachowania incognito. Ciekawy punkt widzenia. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy. No jak widzicie... Właściwie to chętnie poszedłbym do domu. Część fabularną akurat musimy iść do domu, tak czy tak. Część fabularną de facto już żeśmy zakończyli. Zostało nam dokończyć tą naszą misję z odbudowaniem winnicy. Akurat od razu to uczynimy. Zobaczymy, co tam, jak to będzie wyglądało wszystko już po ulepszeniu jej w 100%, to nam da ukończenie tej misji. No i zakończymy już tryb fabularny, przejdziemy do typowych misji. Dalej, Piotr, dalej! Pobocznych i tego typu rzeczy, jakieś poszukiwania, serdecznie zapraszam. No i zachęcam was jeszcze raz gorąco. Mam nadzieję, że wam się podobał mój serial stworzony przeze mnie. No może nie do końca stworzony, ale odegrany. No i zachęcam was do subskrypcji, lajkowania, kliknięcia dzwoneczka. Przed nami inne ważne tytuły, jak na przykład Red Dead Redemption i wiele, wiele innych. No teraz pierwszym tytułem myślę, że obgramy teraz Reda. Może wyjdziemy też na online, zobaczymy. Także serdecznie wszystkich zapraszam.
Daleko my mamy tam jeszcze do tego domu. No, kawałek to był. No i cóż, co ja mogę dodać? Krew i Dino strasznie mi przypadł do gustu, bardziej rozbudowane co DLC. Serce z kamienia, no, no po prostu chyba nie do końca mój klimat. Ale tu jest płotka. No, jestem spełniony, muszę powiedzieć. A już wracamy do naszej misji. Widzicie, dotarła nam osełka, ostatnio jej nie było. To mamy, zobaczymy co tam w środku słychać. My musimy sobie nasze pole wykupić. Jaśnie panie, przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić. Geralt, nareszcie jesteś! Jaskier? Co ty tutaj robisz? Geralt! No jak to co? Odwiedzam starego drucha. Przywiozłem ci prezent do nowego domu. Podoba ci się? Mogłeś sobie darować. Nie każdy ma ochotę patrzeć na ciebie codziennie po przebudzeniu. Przecież tu jest pokój gościnny. Nie dramatyzuj. Według mnie bardzo pasuje do tego wnętrza. No a teraz bardzo ważna sprawa. Jakby co, jestem tu incognito. Nikomu ani słowa. Rozumiesz. Jaskier. To znaczy księżna. Jaskier. Trochę się uniosła i przepędziła mnie na cztery wiatry. Nie chciałbym... Jaskier Anna Henrietta nie żyje. Co? Ale... jak? Nie żyje, Jaskier. Chodź, wszystko ci opowiem. Niestety nie zdołałem powstrzymać Sianny przed zabiciem księżnej. Pocieszeniem, choć marnym, jest to, że wyrodna siostra też nie żyje. Naprawdę? Ech, bogowie, ależ to wielka, wielka strata. Ona była jak słoneczny poranek, jak barwny motyl wśród brunatnych ciem... Że też nie przyjechałem tu z tobą. Razem na pewno byśmy temu zaradzili. Ale u mnie też sporo się działo. Że też nie przyjechałem tu z tobą. Razem na pewno byśmy temu zaradzili. Ale u mnie też sporo się działo. Co u ciebie słychać, przyjacielu? Miło, że pytasz. Wszystko w porządku. Dzięki tobie żyję z kobietą, której oddałem całe swoje serce. Nie przesadzaj. Nie miałem z tym nic wspólnego. Gdyby nie ty, Priscilla zostałaby zamordowana w okrutny sposób. A ja w tej chwili pewnie zalewałbym swoje smutki w jakiejś zatęchłej spelunce. Mam nadzieję, że doszła już do siebie. No, miała doskonałą opiekę medyczną. I po ranach prawie nie ma już śladu. Najbardziej się to uwidacznia w łóżku. Priscilla to prawdziwa kocica. Wyobrażasz sobie, że ona na przykład... Jaskier. Nie wyobrażam sobie i nie chcę sobie tego wyobrażać. No dobra, ale żałuj. Jak interesuje? Dalej prowadzicie karczmę z Zoltanem? Czy postanowił zająć się czymś innym?
Znasz go. Często opowiada mi przy gąsiorku o swoich planach, ale potem nic z tego nie wychodzi. No, więc ciągle współpracujemy. Ostatnio odkryliśmy, że największy importer wina w Nowigradzie jest oszustem. Wyobrażasz sobie? Dolewa wodę do wina i robi to tak sprytnie, że w smaku byś nie odróżnił. W takim razie jak wpadliście na to, że oszukuję? Pewnego dnia dopadła mnie melancholia i postanowiłem się, wiesz, trochę upić. Rozumiesz? Nawet trochę bardziej niż trochę. Wypiłem jedną butelkę, nic. Wypiłem drugą, lekki szum zaledwie. Wiesz, może masz coraz mocniejszą głowę. Trening czyni mistrza. Ale bez przesady. Dopiero po piątej flaszce zaczęło mi się dwoić przed oczami. Wtedy pomyślałem, że może to jest kwestia dnia. Dlatego nazajutrz powtórzyłem mój eksperyment. Efekt był ten sam. Opowiedziałem o tym Zoltanowi. On też to sprawdził i potwierdził. No to przycisnęliśmy importera i się przyznał. Zagroziłem mu, że rozpowie o jego bezeceństwach, jeśli nie da mi zniżki. Dał. Długo zamierzasz siedzieć w Beauclair? Miałem plany, żeby tu trochę zabawić. Priscilla nie miała nic przeciwko. Ale skoro moja Anarietta, to znaczy księżna, nie żyje, to nie ma sensu dłużej tu siedzieć. Zbyt wiele dla mnie znaczyła, żebym mógł spokojnie spacerować po tych ulicach, wiedząc, że nigdy jej nie spotkam. No przykre, no. Bywaj, Jaskier. Do zobaczenia, Wiedźminie. Jaskier, masz chwilę? Dla ciebie, mój przyjacielu, zawsze. Co ty jeszcze robisz? Bywaj, Jaskier. Idź stąd. Do zobaczenia. No nic, idziemy dokończyć zatem naszą misję. Odbudowa winnicy. Jak idą prace renowacyjne? O, to jaśnie pan powinien ocenić. Moim skromnym zdaniem idzie nam świetnie. Robotnicy zakończyli już prace remontowe. Dostarczono też wyposażenie, które jaśnie pan polecił mi zamówić. Zaczyna mi się tu naprawdę podobać. Może kontynuowalibyśmy remonty. Co o tym sądzisz, Barnabo Bazylii? Naturalnie. Tym razem zajmiemy się domem czy podwórzem? Te renowacje zaczęły mnie wciągać. Może byśmy coś jeszcze ulepszyli. Ależ oczywiście. Jaśnie pan ma coś konkretnego na myśli? Wiesz, czasem zdarza się, że potrzebuję na eliksir ziół, które nie rosną nigdzie w okolicy. Och, to przecież stary ogród pani Niny, żony pana Boliusa, doskonale nadaje się, by hodować w nim zioła. Jest tam dość miejsca, nawet by zasadzić krzew. Dobry pomysł, Barnabo Bazylii. Hodowla rzadkich ziół oszczędzi mi całych godzin żmudnych poszukiwań. To koncepcja jaśnie pana. Ja jestem tylko skromnym wykonawcą woli. Myślę, że za 2 dni powinniśmy móc posiać pierwsze zioła. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Mam wrażenie, że gdyby trochę tu zainwestować, dom byłby bardziej funkcjonalny. Zgadzam się z jaśnie panem w całej rozciągłości. Przydałby mi się dodatkowy stojak na broń. Mam kilka ciekawych egzemplarzy, które chciałbym wyeksponować. Znam w mieście pracownię stolarską, w której ze zwykłego drewna są w stanie wyczarować prawdziwe cuda. Wystarczy jedno pańskie słowo. Dobrze. Zamów ten stojak. Oczywiście natychmiast. Myślę, że sprowadzenie go tutaj zajmie najwyżej 1 dzień. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Zastanawiam się nad pokojem gościnnym. Niby nie spodziewam się tu gości, ale
Och, to wszakże nie ma znaczenia. Pokój gościnny powinien być w każdym szanującym się domu. A nuż ktoś jednak zechce jaśnie pana odwiedzić? Tak. Im szybciej się za to weźmiemy, tym lepiej. Od razu poznać człowieka czynu. Zajmę się tym osobiście. Moim zdaniem za 2 dni pokój powinien być gotowy. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Czasem przywożę z wypraw ręcznie robione, pięknie zdobione pancerze. Część z nich ładnie by się prezentowała w tych wnętrzach. Zgadzam się. Nadałyby im nieco wiedźmińskiego charakteru. Czy mam zamówić odpowiednie stojaki? Tak. Tylko postaraj się, proszę, żeby starannie je wykonano. Naturalnie. Ma się rozumieć, nie ma nic gorszego niż piękna zbroja na byle jakim brzydkim stojaku. Dołożę wszelkich starań, aby jutro o tej porze były już w Corvo Bianco. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Na razie wszystkie opcje. Dziękuję. Podjęli. Mam nadzieję, że już nie będzie można jeszcze bardziej tego ulepszać. Zobaczymy. Idziemy do łóżka, skorzystamy z naszego łóżka. Po to ona jest, nie? Statuetkę mogę postawić, tu tego, fajnie, elegancko, taka ładna, taki ładny domek mamy, super, możemy się zdrzemnąć. Proszę, to na 2 godziny nam zwiększy żywotność. No super, super. Zobaczmy. Jak idą prace renowacyjne? Z radością pragnę zawiadomić, że prace zostały ukończone. Teraz jaśnie pan może w pełni cieszyć się dobrodziejstwami winnicy. Jaśnie pan wybaczy śmiałość, ale pomyślałem, że skoro zakończyliśmy wszystkie prace w Corvo Bianco, a posiadłość wygląda piękniej niż kiedykolwiek, przyjemnie byłoby to uczcić. Pewnie. Czemu nie? Podczas remontu natknąłem się na butelkę Sepremento. Znakomity rocznik 1250. Nie wiem, jakim cudem przetrwało, ale skoro już je mamy, dziś jest dobra okazja, żeby je otworzyć. I wtedy wbiegł z płonącym bukietem w tłum. Ludzie myśleli, że to część przedstawienia, dlatego tylko się śmiali. Nawet wtedy, gdy od ognia zajęły się dekoracje. Dopiero jak zapłonęła broda barona Marchewkina, ktoś zorientował się, że coś jest nie tak i zaczęto gasić. Widzę, że pan Bolius i pani Nina wyprawiali tu pierwszorzędne bale. Rzeczywiście tak było. Baron Rossell był w tym względzie zdecydowanie bardziej stonowany. Powiedz mi, Barnabo Bazyli, jak to jest z tutejszym winem? Możemy je produkować?
W tej chwili jest to niestety niemożliwe. Zeszłej jesieni zaraza zniszczyła wszystkie krzewy, ale baron Rossell kazał zasadzić nowe. Z tym, że trzeba poczekać, aż zaczną wydawać owoce. I mieć nadzieję, że nie dopadnie ich zaraza. Szkoda by było. Naprawdę szkoda. Bo doskonałe to sepremento. Prawda? Pozwolę sobie uzupełnić, jaśnie panu, kielich. O. Dziękuję. No bo i dupa, i nic nie zarobimy na tym. Dobra, powiedzmy. Mamy klejdż najebany. Się zdrzemniemy jeszcze. Która godzina? Idziemy zobaczyć sobie to nasze pole teraz. Gdzie jest nasze pole? Rzadki. Ej. To będzie trzeba poszukać o tak chyba. Ej no! Udało nam się zerwać coś, co jest akurat nam potrzebne do czegoś. Ale nie wrzach okropny! No ale to nie wygląda, jakby to miało być nasze pole. Nasza księżna. No. Wiodę. Gdzie nasze pole? Jest nasze pole. Rachciach i po bestii nie ma śladu. Chyba się nam opłaciło, nie? Jeszcze trochę pogramy, więc jeszcze trochę tu się nazbiera. Trochę tego jest. Ciekawe, czy to faktycznie takie rzadkie. Nie no, to raczej pospolita roślina w każdych łaźniach, nie łaźniach, to rosło wszędzie. Spoko pomysł, nie? To jakieś pospólstwo, to wszędzie raczej jest. Są te roślinki. Może nie wszystkie. Mówię, nie jestem znawcą Wiedźmina. Może nie mi to oceniać. Jeśli chłop jaki nie pije, to go baba pije. No cóż, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w dalszych odcinkach. Teraz zajmiemy się pobocznymi misjami, jak już wspominałem. Zapraszam was serdecznie. Siemano.